O, ty, granica już? A nie. Milhos Turkmenistri. Tak, myślisz? Znaczy nie, tutaj jest Herbs. A nie, nie, nie. Nie było żadnego witamy w Madziara, ani nic. A nie, czekaj. Jo, granica. Aha. Tutaj mogło... Madziaruszak. No, to no, to jesteśmy w domu. Tak jest. Woohoo! Musi być jakiś punkt graniczny. Aha. Drugi kraj, tato. No. Okej, okay. Minęło może pół godziny, czy godzina maksymalnie, i zdarzyło się bardzo dużo. Byliśmy w sklepie, oczywiście ciężko było się przestawić z euro na forinty, na przykład bułka, która kosztowała 0,07, tutaj kosztuje 39, tak więc jest naprawdę różnica. Jadąc sobie w stronę Budapesztu, zatrzymała nas, no przy wszystkich zatrzymywała policja z komunikatem "The bus fired". No to co, zawróciliśmy się i teraz jedziemy dookoła. A poza tym tutaj nasz samochód wskazuje, że na zewnątrz jest 35 stopni ciepła. Nieźle, nieźle, naprawdę zapowiada się sympatycznie. Kurde, spóźniłem się. Ale dobra, była kartka Budapest, jesteśmy już na miejscu. Uuu! Okej, okay, dobra, więc teraz tak. Ej, to w tym takim razie sporo, skoro my jesteśmy 17 km od centrum, a już jesteśmy w Budapeszcie tak oficjalnie. No, stolica póki co wygląda jak to stolica. Szum, tłok, samochodów, jak smog. O. Tak sobie zarymuję. No co, no sporo tu wszystkiego, ale fajnie są stare kamienice i tak dalej. Kurde, słońce. No to co, no to szukamy sobie jakiegoś noclegu. I najpewniej... idziemy na miasto. No, a to, o, to można nawet maka, proszę bardzo, bo to wszystko jest, kurcze. To nieźle. No to witamy w Budapeszcie. Znaleźliśmy sobie jakiś uroczy lokal. No co, no nic wielkiego, podobnie jak ostatnio. Dzisiaj pójdziemy sobie na pewno coś zwiedzić. Dalej nie mogę się przyzwyczaić do tej waluty. Jak można płacić 15 tysięcy za noc w jakimś przeciętnym hoteliku? Ale... dobra. To co, widzimy się pewnie w centrum. No więc Budapeszt, z ciekawszych rzeczy
jakie udało mi się zauważyć, to to, że trolejbusy jeżdżą na tych samych pasach co samochody, nie mają pierwszeństwa ani osobnych pasów, po prostu to nie jest nic dziwnego tutaj, że jedziesz normalnie przez tory, za tobą albo przed tobą jest trolejbus i stajecie na tych samych światłach i tak dalej. Do tego trzeba było się przyzwyczaić. Nie jedyny raz myśleliśmy, że jestem relatywnie kierunkowa, a tu się okazuje, że po prostu to jest droga, na której są tory, przez które oczywiście normalnie można przejechać. Z bardzo dobrych rzeczy to naprawdę majestatycznie wyglądające budynki i no, robiące wrażenie struktury. No, mają się czym popisać. Pod kątem architektury nie powiem. Jednak z tych złych rzeczy, nie ukrywam, że gorzej niż w lesie, jeżeli chodzi o ilość owadów latających, przy każdym miejskim światełku, a jak widać było na zdjęciach, jest ich naprawdę sporo. Z tych owadów są po prostu dziesiątki, a przy niektórych naprawdę może i kilkasetek można było się naliczyć. W każdej szczelinie widać pająka, jednak one naprawdę nie nadążają. Nie nadążają złapaniem tych tych owadów. Do tego, ale w sumie można było się tego spodziewać. Masa, to masa turystów. I to nie, że Europejczyków słychać na ulicy niemiecki czy angielski, ale Azjatów. Tam jest przeobrzydliwie dużo Azjatów na ulicach. No tego się akurat nie spodziewałem. Znaczy wiedziałem, że będą turyści, ale nie wiedziałem, że będą aż tyle Azjatów, naprawdę. Może 40% mijanych przeze mnie osób to byli Azjaci. Jestem ciekawy dlaczego. Pan z recepcji nie umiał mi wytłumaczyć. Jedyne co powiedział to, że są wszędzie. They are everywhere. No i to tyle. To oczywiście zobaczymy jeszcze jak wygląda Budapeszt z rana i co. I będziemy się szykować do opuszczenia Węgier, ale pewnie jeszcze się rozejrzymy po jakichś mniejszych miejscowościach czy ogółem, albo w sumie sam nie wiem, ten ich język jest tak dziwny, że Słowacja przy tym to był pikuś. Do zobaczenia rano. To będzie już 9 dzień? Tak jest, 9 dzień. Kolejna dziwna sprawa na Węgrzech, a mianowicie rowery i ogółem wszystko, co jest tu z nimi związane. Ponieważ najczęściej to jest wydzielony kawałek jezdni zaznaczony czerwoną farbą, po którym rowery mają jechać. A jeżeli już rowery muszą jechać chodnikiem, to mają no oczywiście również wydzieloną strefę, na której nawet są strzałki, w zależności gdzie chcesz jechać, tak jakby to była ulica dla samochodów. Tak więc, no że tak powiem, rowery są tutaj poważnie traktowane. Nawet to jest parking dla rowerów. Było oznaczenie, no nieźle. O, znak, że z jednej strony samochody, z drugiej rowery. No nieźle. O, kolejny parking dla rowerów. Rowery to jest poważna sprawa. O, tu mamy właśnie, tu się ta czerwona farba kończy, ale tu mamy właśnie taki przykład pasa dla rowerów. U nas czegoś takiego nie ma. I wyjeżdżamy z Węgier. Już jesteśmy poza Budapesztem, gdzieś w połowie drogi chyba do Bratysławy. Kilka tutaj spraw. Bardzo mi się podobają ich jakby drogowe tu przepisy. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Super. Podobają mi się ich drogowe przepisy, dlatego że na przykład na każdej drodze, która łączy się z Budapesztem, jest co kilka kilometrów karteczka właśnie z napisem, ile jesteś kilometrów od właśnie z stolicy. Ciekawa sprawa, sprawa pasu dla rowerów i ogółem nawet coś, o czym nie wspomniałem. O tych rowerach już mówiłem, to te światła, nawet są światła osobne dla rowerów, takie mniejsze, pod tymi samochodowymi, które chyba nawet zapalają się w tym samym momencie, ale mniejsze. Chodzi tu o sam fakt, jak rower jest tu traktowany.
a potem jest przeobrzydliwie gorąco. I to jest dla mnie nierealne, jak od 10 do 18 może trzymać ten, no bo 8, no bo gdzieś w 16, 17, jak przez tę większość dnia niemalże może trzymać temperatura 35-36 stopni. Jak tak można żyć? To było fajnie, naprawdę było fajnie zobaczyć to wszystko. Też nawet mam zdjęcie, chyba pokazywałem, nie wiem, chyba węgierskiej siedziby Grupy Wyszehradzkiej, tak więc naprawdę na plus. Przeobrzydliwie gorąco. Dobra, więc pewnie, nie wiem, zobaczymy się na granicy czy coś. Cześć. No jo jest, słowensko mamy, flagę i tak dalej. Już właśnie też na GPS-ie pokazane było, że przyjechaliśmy i zaraz już tak oficjalnie, bo na lądzie będziemy słowackim. O! Ta-da! No to jest już słowo, tak. Teraz kierunek Bratysława. Bratislava! Obecnie jesteśmy w parku, na którym jest trochę tutaj ciekawych ukazów, jakich coś, co chyba jest pospolicie nazywane sztuką. Zawiewa mi ty w Harry Potterze, bo też taki. Taki w Harry Potterze? No tak, bo jak była to taka ulica, to taka pokątna. O, to wyglądało podobnie. Bratysława, piękna miejscowość, zwłaszcza ich stare miasto jest naprawdę pokaźne. Te kamienice naprawdę robią wrażenie. Jednak co nas zbiło totalnie, to ceny, ponieważ prawie 200 zł za obiad dwuosobowy, no to no, nie chcę tutaj w tym momencie cebulić, ale moim zdaniem jest to lekka przesada. Myślałem, że nadzieją dla naszych polskich portfeli będzie spożywczak, prosty spożywczak. Jednak nie. Bułka, którą chyba nawet wspominałem, że na wschodzie Słowacji kosztowała 7 centów, ta sama kajzerka kosztuje tutaj 19. Tak więc jak ja mam tutaj trzykrotną przebitkę, to lepiej stąd spieprzajmy, bo nasz budżet skończy się w 3 dni.
U nas z betonu mogą wyrosnąć mlecze, a tutaj proszę bardzo, drzewko ze ściany. Nieźle, nieźle. No dobra, więc Bratysława, było miło, ale my już spadamy. Kierunek jeden. Siema, Maurycz.